Wzywam wieżę kontrolną, tu lot 803, odbiór. Macie pierwszeństwo, możecie lądować. Potete atterrare, atterrate. To pewnie ten samolot. Chyba tak, pospieszmy się. Witamy w Tokio. Pewnie hollywoodzki gwiazdor albo piosenkarz. Nie słyszałem, aby tym samolotem miała przylecieć do nas jakaś sława. Właśnie. Czekam tylko na braci Apollo, słynnych zapaśników argentyńskich. Spójrzcie. To jeden z nich. Zrób mu szybko zdjęcie. Gdzie się podział drugi? No właśnie, gdzie on jest? Witam panów, dziękujemy za tak liczne przybycie i powitanie braci Apollo. A więc to pan? Tak, jestem stary Apollo, a to mój młodszy brat, Ursus Apollo. Miło mi. Najowisza, a więc to wy jesteście braćmi Apollo. Nigdy nie spotkałem tak dobrze wychowanych zapaśników. Dziwne. Młodszy rzeczywiście wygląda na zapaśnika, ale starszy raczej na bankiera. To na pewno oni. Widziałem ich zdjęcia w amerykańskim czasopiśmie. Zgadza się, na nich czekaliśmy. Będziecie mogli lepiej się przedstawić na konferencji prasowej. Proszę za mną. Dziękujemy. Co miłe z waszej strony. Proszę panów, odpowiemy na wszystkie pytania. Co sprowadza panów do Japonii? Nie zadawajcie głupich pytań. Dobrze wiecie, że zamierzam rozwalić łeb i zrobić kotlet z waszego mistrza olbrzyma baby. Każdy przyjeżdżający do nas za granicę zapaśnik chce go zabić. Morderca. Ja natomiast przyjechałem w innym celu. Zwykle walczymy obaj. Ale tym razem chciałbym, aby mój braciszek walczył sam. Mógłby pan mówić jaśniej? Jestem oczarowany waszym krajem, zamierzam go zwiedzić. Rezygnuje pan z walki? Ja nie. Mój braciszek chce walczyć, bo jest spragniony krwi. Ja natomiast mam niedosyć rzeczy pięknych i sztuki. Co takiego? Sztuki, przyjacielu. Artyści nie mniej się liczą niż zapaśnicy. Czyżby zapasy miałyby być sztuką? Może jesteście głodni? Prosimy się częstować. Świetny pomysł. Jestem spragniony. Dajcie mi pić. Spójrzcie, zjada butelkę. To pierwszy akt mego przedstawienia. Wypluł tylko etykietkę. Mój braciszek przepada za alkoholem, ja natomiast nie palę i nie piję, wolę owoce. Pewnie jakaś sztuczka, patrzcie. Drapie mnie w brzuchu pewnie szkło, które zjadłem. Niewiarygodne, zadaję sobie ciosy nożem, wcale się nie raniąc. Nóż się zgiął. To człowiek z żelaza. Powiedzcie panu baba, że jego ciosy karate na nic się nie zdadzą. Zapytajmy go o tygrysią maskę. Co pan myśli o tygrysiej masce? Jest najgroźniejszym zawodnikiem w Japonii. Wycisnę z niego ostatnią kroplę krwi, ugotuję z niej niezłą tygrysią zupę, którą zjem z wielkim smakiem. Pan jest podobnego zdania? Nie, dostaję dreszcze na sam dźwięk jego imienia. Pogróżki braci Apollo, nazywanych argentyńskimi rzeźnikami, pochodziły chyba tylko od młodszego brata. Jak myślisz?
Może to tylko komedia. Osobiście uczynię wszystko, by nie poznać tygrysiej maski. Proszę się nie martwić, tygrysia maska zniknął. Od kilku dni nie widziano go w Tokio. Zniknął? Tygrysia maska będzie niezwyciężony dopiero, gdy wynajdzie swój niezawodny cios. Odkąd schroniłem się w górach, nie było jeszcze tak pięknej pogody. Za wszelką cenę muszę dzisiaj wymyśleć mój popisowy cios. Znów mi się nie udało. Próbowałem to już ze 100 razy, wciąż bezskutecznie. Nic z tego. Ale osiągnę cel za wszelką cenę. Będę próbował, aż mi się uda. Bolą mnie plecy. Im niżej spada kula śniegu, tym jest większa. Odniesione upadki i porażki także zapaśnika czynią silniejszym i mądrzejszym. Stłukę każdego, kto będzie źle mówił o tygrysiej masce. Jest najlepszym, najodważniejszym zawodnikiem na świecie. Kento. Musicie mi uwierzyć. Tygrysia maska ma swój niezawodny i zgodny z przepisami cios. Tylko nie spotkał jeszcze na tyle silnego przeciwnika, by go użyć. Twoją jedyną słabością jest brak własnego, tajnego ciosu. Zdobędę własną metodę walki. Gdy po tym ciężkim treningu osiągnę cel, będę mógł walczyć. Pokażę, że mam swój tajemny cios, którego będą się bać wszyscy przeciwnicy. Moje ciało powoli zaczyna zamarzać. Jest zupełnie lodowate. Jeszcze trochę i umrę. Ale nie mam wyboru. Muszę przecierpieć swoje, aby zwyciężyć. Teraz mi się uda. Musi się udać.
Ja... Ce l'ho fatta! Udało się. Nareszcie. Finalmente ce l'ho fatta. Kula śniegu jest jak ziemia. W końcu opanowałem swój decydujący cios, który mogę rozpłatać na pół każdego przeciwnika. Dziękuję, panie Arashi. Dziękuję, Kento. To dzięki wam obu udało mi się. Dzięki twojej ufności, Kento, i dzięki pana cennej pomocy, panie Arashi, tygrysia maska stał się silniejszy. Jak coraz większa tocząca się kula śniegu. Niech to diabli niedźwiedź. Podaję tytuł. Ursus przegrał wszystkie spotkania, ponieważ walczył nieprzepisowo. W rzeczywistości jednak pokonał zwycięzców przez KO. Dziękuję. Ursus używa niedozwolonych chwytów jeden po drugim. Zadaje Yoshimurze serię śmiertelnych ciosów. Ring zalewa morze krwi. Dość tego, zostajesz dyskwalifikowany. Słychać gong, walka zakończona. Zwycięzcą jest Yoshimura. Ursusa znów zdyskwalifikowano. Kładę wszystkich przeciwników na łopatki i przegrywam z powodu pogwałcenia reguł. Taki mam styl walki. Zwierzę, tak się nie walczy. Poczekaj, ja mu pokażę. Niespodziewanie na ringu pojawił się olbrzym baba. Chwileczkę, zaczekajcie. Mistrzu, to pan? Co zamierzacie? Zapłaci nam za to bardzo drogo. Dajcie spokój, to nie ma sensu. Rozkazuję wam. Chcemy pomścić naszego przyjaciela Yoshimurę. Właśnie. Możecie się zemścić, zapraszając go do uczciwej walki z każdym z was po kolei. Wreszcie któryś go pokona. Tylko tak możecie się na nim odegrać. Olbrzym baba ma rację. Ursus będzie musiał walczyć dotąd, aż któryś z przeciwników go pokona. Walka powinna być fair. Kto pierwszy? To jedyny sposób. Może baba, może tygrysia maska. Ale nikt nie wie, gdzie on się teraz znajduje. W każdym razie walka z Ursusem będzie wyjątkowym wydarzeniem. Mój ogród ci się podoba. Wspaniały widok, prawdziwa rozkosz dla oczu. Cieszę się, że umiesz doceniać ładne rzeczy. To Zafune? Tak, znasz się. Nigdy bym nie przypuszczał, że cudzoziemiec zwrócił uwagę na ten miecz. Jest bardzo piękny i tajemniczy. Trzymając go, dziwnie się czuję. To mój sekret, cudzoziemcze. Nieprawdopodobne. Jest pan wspaniałym szermierzem, panie Arashi. Dobrze zrobiłem, przyjmując zaproszenie olbrzyma baby do złożenia panu wizyty. Co zamierzasz zwiedzić? Chciałbym pojechać do Nary i do Kyoto, mistrzu. Świetnie, mam nadzieję, że wszystko, co ujrzysz, wzbogaci cię duchowo. Molto bene. Spero che quello che vedrai sarà utile alla formazione della tua saggezza. Ruriko, teraz musisz mi powiedzieć, gdzie jest tygrysia maska.
na razie nie mogę, ale on wkrótce wróci do Tokio. Wspaniale! Chyba to nie bujda. Bądź spokojna, Ruriko nigdy nie opowiada bujd. O co chodzi? Powiedz, za kogo wyjdziesz za mąż? Co? Do licha. Założę się, że za naszego Naoto. Kapi, proszę zamilcz. Kento, chodź tu. Może będzie coś ciekawego w dzienniku. Stan Apollo, starszy brat Ursusa, zignorował jego brutalne walki na ringu. Zwiedził liczne świątynie buddyjskie i inne miejsca święte. Wiele czasu spędził robiąc zdjęcia, podziwiając ceremonię opicia herbaty i malując. Wszędzie przyjmowano go z niezwykłą serdecznością. Ale burżuj. Raczej leni na utrzymaniu swego brata. Wydaje pieniądze, które Ursus zarabia. Przypomniałeś mi, dziś wieczorem odbyła się walka między Ursusem Apollo i Okim Kamienną Głową. Owszem, ale mnie nie interesują walki, w których nie bierze udziału Tygrysia Maska. Oki, wracaj na ring. Rozwalę ci tę kamienną głowę. Czemu uciekłeś, tchórzu? Spójrz na nadruk na jego podkoszulku. Okrwawiona gwiazda, coś strasznego. To okrutny człowiek. Gdzie podział się zawodnik Oki? Zniknął. Ursus się niecierpliwi. A może Oki zastosuje taktykę Miyamoto i wróci na ring? Oki, wracaj natychmiast. Co się dzieje na korytarzu? Oki kieruje się w stronę ringu. Wrócił. Tygrysia Maska, to on. Rzeczywiście. Niech żyje. Nie Oki, lecz Tygrysia Maska. Nikt nie sądził, że może zjawić się tu dzisiaj. Od miesiąca nie występował na ringu. Krążyły słuchy o jego wyjeździe za granicę. Tymczasem pojawił się. A oto olbrzym baba. Chciałbym powiedzieć, czemu Tygrysia Maska zastąpił Okiego. Rzeczywiście, przez dłuższy czas był nieobecny na ringu, ale wrócił, by walczyć i zwyciężać. Powiedziałem mu, że wybrano już Okiego do tej walki. On zaś odparł, że zawodnicy sami powinni sobie wybierać przeciwnika. I co? Trzymaj się, Tygrysia Masko. W końcu zdecydowaliśmy, że będziemy losować. Tygrysia Maska wyciągnął właściwy los. Może na swoje nieszczęście, bo ma za przeciwnika Ursusa, krwiożerczego, który zmasakrował wszystkich zawodników. To tylko pańska opinia. Na co czekasz, zamaskowany tchórzu? Chcesz mnie nastraszyć? Rozkładam tygrysy jedną ręką. Znów na ringu po przygodzie z niedźwiedziem. Jesteś gotowy, Ursusie? Taka okazja się nie powtórzy. Zademonstruję ci swój niezawodny cios. Będziesz świetnym królikiem doświadczalnym. Zabij go, Tygrysia Masko. Pomści przyjaciół. Przygotuj się na śmierć, raczej na zwycięstwo.